kiedy kupujemy agregat prądotwórczy, stacjonarny, czy to do zasilania awaryjnego, czy do wynajmu, warto wyposażyć jednostkę w podgrzewanie bloku silnika. W okresie zimowym diesel no, nie zawsze chce się uruchomić, posiadając podgrzewanie bloku silnika. Jest łatwiejszy rozruch i nie mamy z tym praktycznie żadnego problemu. W agregacie EY50 SA mamy podgrzewanie bloku silnika firmy DEFA. Wyprowadzone, to jest agregat do wynajmu, mamy wyprowadzone gniazdo zewnętrzne, które zasilamy i wtedy cały układ mamy podgrzewanie bloku oraz ładowanie akumulatora. Agregat jest cały czas gotowy do pracy. W różnych typach silników, w różnych agregatach podgrzewanie może się odbywać za pomocą na przykład tego typu grzałek, które są wkręcone w misę olejową w blok silnika, lub stosujemy na przykład zewnętrzne podgrzewacze płynu chłodzącego. Kiedy jest silnik ciepły, start w ujemnej temperaturze jest bezproblemowy. Dlatego też czasami warto dopłacić do tego typu rozwiązania i uniknąć problemów w przyszłości. Dziękuję.